Siema, X Grosz z tej strony. Skoro dzisiaj niedziela i skoro kryptokazanie, więc zacznijmy czymś, co jest z tym bardzo związane, czyli jakimś cytatem z Biblii. I mamy tutaj 16:18 z Księgi Salomona. Pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. I powiedzcie, że nieświetnie to się wpisuje we wszystko, co nas otacza. W politykę, w celebrytów, w poszczególne osoby, nawet w całe państwa. Świetnie się to wpisuje. Sami sobie dołóżcie przykłady do tego i zauważycie, o czym tutaj mówi Salomon. A ja dzisiaj na podstawie właśnie tego chciałem powiedzieć o naszych pieniądzach. I może zacznijmy od tego, że nie wiem, czy oglądaliście, ale sporo z was jest bardzo, bardzo w temacie, bo wiem, bo rozmawiam z wami na Discord, w komentarzach widzę, więc może już widzieliście ten film, ale jeżeli nie, to polecam. Mike Malone ma świetny film, co prawda jest po angielsku, można sobie włączyć napisy, ale jeżeli nie chcecie napisów, możecie sobie również znaleźć tak jakby odpowiednik polskiego filmu na ten temat i mówi tutaj o kreacji pieniądza dosłownie od zera. Jak powstaje pieniądz znikąd, właściwie z powietrza. I jak bardzo my jesteśmy zniewoleni przez ten cały system kreowania tego pieniądza. Od momentu, tutaj fajnie pokazuje, jak politycy nam obiecują coś, a potem muszą oczywiście znaleźć pieniądze na to. Przykład jest na Stanach Zjednoczonych, ponieważ Stany Zjednoczone są absolutnie suwerennym krajem. Nie wiem, czy dokładnie moglibyśmy ten sam przykład przypisać do Polski, bo tutaj możemy się tutaj jakby zastanowić, czy tak naprawdę jesteśmy do końca suwerennym krajem, skoro pewne rzeczy nie możemy robić. Ale to już inny temat. W każdym razie chodzi o to, że pieniądz w sposób, w jaki powstaje, w sposób, jaki dług nasz rośnie i jak bardzo ten dług napompowany coraz bardziej i bardziej zagraża nam, naszej przyszłości, a my nie zdając sobie z tego sprawy, w tym jakby niewolniczym biegu cały czas podążamy w tym kierunku, to ten film świetnie otwiera właśnie ku temu oczy. W ogóle jak nawet tutaj działa bank, jak pieniądz jest tworzony na podstawie jakby na poziomie banków, banku centralnego, rządu w zasadzie, a potem jak świetnie jest jakby rozdmuchiwany i pomnażany znikąd przez zwyczajne banki, przez najzwyczajniejsze banki. I na końcu oczywiście, tutaj jest świetnie pokazane, jak na samym końcu, tutaj właśnie jak bank dostaje pieniądze i oczywiście ten fractional reserve, czyli rezerwa frakcyjna, nie wiem jak tutaj będzie lepiej to przetłumaczone, że 1/10 jest zatrzymywana, 9/10 jest pożyczane i tak pomnażane, aż w końcu właściwie z niczego powstaje ten olbrzymi jezioro pieniędzy, z niczego, które powstało i wszystko jest oparte oczywiście na długu. I na samym końcu świetne właśnie zobrazowanie tego wszystkiego, jak zaczynając od rządu poprzez centralne banki, w uczestnictwie banków od A do Z, które są jakby właścicielami, bo jak nie wiem, czy tam wiecie, rezerwa federalna to jest jakby prywatna firma, która ma swoje akcje, czyli są akcjonariuszami rezerwy federalnej i dostają prowizje, czyli dywidendy z istnienia tego czegoś. Na końcu te banki są również wynagradzane, czyli zarabiają w tą stronę, a oczywiście my, którzy pracujemy tutaj na samej górce, oddajemy wszystko w podatkach, a te podatki nie idą na to, żeby nam lepiej się działo, tylko z powrotem idą tutaj w obieg i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jakieś tam ochłapy trafiają, jakieś 500 w łeb dostanie ktoś, prawda? Więc po prostu straszna wizja, jeżeli by się temu tak dokładnie przyglądnął. I jeszcze straszniejsza wizja, ile tych pieniędzy tak w ogóle jest w obiegu, daje nam tutaj taka infografika, którą możecie sobie oglądać. To jest demonocracy.info, ta strona. Fajnie jest wzięte od demokracji, pewnie przekręcone fajnie. I zobaczcie, $1 wygląda tak, kubka 10 tysięcy dolarów wygląda tak, a kubka 100 milionów dolarów to będzie już taka paleta, prawda? I teraz zobaczcie sobie,
Bitcoin w 2017 roku, tu jest z 2017 roku ta grafika, miał wartość 14 miliardów. Okay? Czyli Bitcoin w tym roku był warty 14 miliardów, teraz jest o 100 miliardów więcej. Czyli w zasadzie ta kubka na Bitcoina, bo tutaj pokazany jest Bitcoin, jakby wyglądał, czyli ta kubka powinna być w zasadzie o taka większa, czyli powinna już być tyle większa, prawda? Ale w porównaniu do tego, co się dzieje na świecie, to ta kubka jest ciągle mała. Zobaczcie. Jeżeli mówimy o najbogatszych ludziach na świecie, w tej chwili tutaj dołączyłby również Jeff Bezos z Amazon, to zobaczcie, każdy z nich ma w okolicach 100 miliardów. Czyli każdy z nich ma jakby cały Bitcoin na świecie mógłby wykupić. Jeżeli mówimy o firmach, już nie poszczególnych osobach, tylko firmach, to zobaczcie, najdroższe firmy świata, to mówimy o Apple, Google, Microsoft, Berkshire Hathaway, ExxonMobil, oczywiście Amazon do tego dochodzi i tak dalej, wszystko mówimy w okolicach. Tutaj są ceny oczywiście sprzed roku. Wszystko to będzie co najmniej ileś tam większe, bo Apple pewnie jest gdzieś w okolicach 800, Amazon będzie w okolicach 800. Mówimy o miliardach. Teraz, jeżeli mówimy, to są firmy, a tych firm oczywiście wielkich na świecie jest więcej. BP Mobile bym do tego dodał inne. Zobaczmy na inwestycje. To jest ciekawa sprawa. Ludzie inwestują, wszyscy inwestują. I teraz zobaczmy na inwestycje w złoto i srebro na świecie. Tutaj jest podana suma 2,5 tryliona, czyli po polsku będzie biliona. Zobaczcie, jeżeli porównalibyśmy, ile tego papieru jest w porównaniu do Statuły Wolności, to patrzcie, ile w porównaniu do zwyczajnego domu, troka i tak dalej, inwestycja w srebro. To się w głowie nie mieści. Teraz porównajmy to samo srebro i złoto do Bitcoina lub do całości kryptowalut, które są raptem 200 miliardów, prawda? Zobaczcie. Teraz mówimy o innych rzeczach jeszcze. Mówimy o World Money Supply, czyli o tym mówiłem w ogóle w ostatnim odcinku, w którymś z jednych z odcinków o tym mówiłem świetnie. Nie pamiętam, który to był dokładnie odcinek, ale mówiłem właśnie o pieniądzach całego świata, prawda? I tutaj właśnie to jest jakby graficznie przedstawione. Mówimy o bonach wydawanych przez rządy tego świata, czyli właśnie o tym, co przed chwilą w tym filmie gość pokazywał, czyli te IOUs, ja wiszę tobie, prawda? Czyli to kiedyś musi się, prawda, spieniężyć, bo to jest wystawione. Zobaczcie, jak to wygląda. Biały dom, a z tyłu jakaś ściana pieniędzy. Tu jest ten Big Ben chyba angielski. Mówimy o akcjach i bonach korporacji, które są dwa razy większe od ilości bonów rządowych. A już nie mówię o tym, o czym ostatnio mówiłem, to jest real estate, czyli rynek nieruchomości, trzy razy większy. I derivatives. Tłumaczyłem to ostatnio. To jest niesamowita sprawa z tymi derivatives. Poczytajcie sobie na Wikipedii. To jest po prostu aż włosy się jeżą, jak to człowiek zaczyna ogarniać. I teraz, jak zobaczymy na to wszystko, na tą piramidę, gdzie złoto zajmuje jakby najmniejszą część z tej piramidy odwróconej, i tutaj mamy po kolei, widzimy tu pieniądze banków, rządów, bony firm prywatnych. I kończywszy na tym derivatives market, to wszystko to jest jedna wielka bania, która jest stworzona z niczego. A jedyne, co to utrzymuje, to jest to, że my ciągle wierzymy, że to jest ten nasz pieniądz, za który możemy wymienić na jakieś dobro, jedno czy drugie. Ale w momencie, kiedy stąd pieniądze zaczną uciekać i przechodzić przez złoto, nawet ze złota mogą uciekać, chociaż złoto jest jakby fajną, dobrą, mocną podstawą. Ale stąd, jeżeli pieniądze zaczną uciekać i zaczną pompować bańkę Bitcoina, to nasze 200 miliardów w tej chwili to jest nic. Właściwie Bitcoin 100 miliardów. Ale
bańkę, mówię o bańce kryptowalut. Teraz możemy sobie pomyśleć, o co to są kryptowaluty. Na świecie nie istniała jeszcze taka technologia, jaka istnieje w tej chwili. To jest coś jak internet razy 10, jeżeli chodzi o jakość i użyteczność tego jeszcze większą. Bo cały świat opiera się na pieniądzu. A o czym my mówimy, jeżeli chodzi o Bitcoin i kryptowaluty? O pieniądzu, który jest oparty na danej technologii. I kiedyś mówiłem o adaptacji Bitcoina i tu właśnie chyba ten film leciał. Tutaj właściwie jest jeden z moich filmów, o którym mówię właśnie o adaptacji Bitcoina i jak bardzo wcześnie my jesteśmy w tej fazie adaptacji Bitcoina. Jak myślicie, ile ludzi na świecie w ogóle wie o Bitcoinie? Ile ludzi posiada Bitcoina? Właściwie patrzyliśmy na portfel, w tej chwili jest to w okolicach portfeli, jest tych okolic 30 chyba milionów. Tutaj w ogóle rozkminiałem, jak ile ludzi ma dostęp do internetu, ile ludzi jest w przedziale wiekowym, które by w ogóle interesował Bitcoin i tak dalej, i tak dalej. I to jest ta tak zwana krzywa bell curve. Krzywa bell curve, która jest jakby, która pokazuje, jak wygląda adopcja danej technologii. Ale co ciekawe, ostatnio również patrzyłem, porównywałem tą krzywą i jeszcze porównywałem inne krzywe, to oczywiście adaptację, chodzi o adaptację technologii. I na przykład zobaczcie na S-curve, czyli krzywa S. Jest ona podobna do bell curve, czyli podobna. No, troszkę inaczej wygląda, czyli wczesna adopcja, potem nagle ta masowa adopcja, a potem wyrównanie, bo już wszyscy o tym wiedzą. No i zobaczmy na przykładzie poszczególnych rzeczy, czyli zacznijmy od tyłu, na przykład tutaj czarna przerywana linia to jest telefon komórkowy. Lata wczesne, tutaj chyba 80., 90., przed 90., 80., późne 80. i zobaczcie, taka bardzo, bardzo wolny przyrost, taki bardzo wolny przyrost. Nie przypomina wam to czegoś? Aż pewnie w latach 90. nagle ta linia wystrzeliła w górę i dzisiaj jesteśmy w okolicach tam 90 chyba procent, czy powyżej 80% ludzi, którzy właściwie już ma telefon komórkowy, obsługuje telefon komórkowy. Bo jeżeli już twoja babcia używa telefon komórkowy, to możesz powiedzieć, że 90% jest adopcji. Tak samo jeżeli chodzi o, tutaj zobaczcie, o lodówkę. Zobaczcie, jeżeli już każdy używa lodówki, to już jest wtedy ta linia jakby robi się płaska. Jeżeli chodzi na przykład o microwave, czyli kuchenkę, jeżeli chodzi o VCR, jeżeli chodzi o komputer, o świetnie, o internet. Zobaczcie, internet doszliśmy dopiero gdzieś tam mniej więcej do 60 iluś tam procent, gdzie ludzi używa internet. Czyli ciągle rośniemy, prawda? Ale każda jedna rzecz, nawet tutaj mamy telefon, samochód, tutaj auto, zobaczcie. Każda jedna wygląda bardzo, bardzo podobnie. I właśnie o tym, co tutaj mówimy. W tej chwili, jeżeli ja bym miał mówić o Bitcoinie i o kryptowalutach i o adopcji tej technologii w świecie, to my jesteśmy w tej chwili prawdopodobnie grubo poniżej może 0,1% ludzi. Tak by mi się wydawało. Więc my jesteśmy tutaj bardzo, bardzo wczesna adopcja. Bardzo wczesna adopcja. W momencie, kiedy ta adopcja rośnie, no to wtedy wiemy, mówimy wtedy o szalonej cenie. I oczywiście tutaj mój film był właśnie o Bitcoinie i jakby jak Bitcoin może osiągnąć ten $1 milion. Porównując to do tego, że może jak inaczej, jak poszczególna waluta straci do Bitcoina i Bitcoin osiągnie tą cenę, może bo tak to powinno powiedzieć, ale o co mi chodzi? Jeżeli zaczniemy sobie zdawać sprawę, jak bardzo jesteśmy tutaj okrawywani w tym całym systemie pieniądza, to tym bardziej zdajemy sobie sprawę, jak wielką i mocną i niesamowitą technologię mamy w ręce. I jak bardzo jesteśmy niezależni, stajemy się niezależni i mocni w momencie, kiedy swoje pieniądze trzymamy u siebie na portfelu. Oczywiście ja polecam, pod spodem jest link do Ledger Nano, możecie sobie kupić i w momencie, kiedy wy macie swoje krypto u siebie, nie w banku, tylko u siebie, wtedy macie prawdziwą moc.
Więc może będziemy kontynuować ten temat następnym razem. Trzymajcie się. Tyle.